Jezus powiedział: wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jestem wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z nami. Bracia i siostry, Jezus uczy, żeby chwilę obecną przeżywać bez zbytniej troski o życie. Nie powinniśmy dać się sparaliżować strachowi. Mamy rozsądnie przeżywać teraźniejszość. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg Ojciec obdarza nas łaską, abyśmy oczekiwali objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy się do Niego i wołajmy: okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Uświęć nas, Panie, darami swej łaski i zachowaj bez zarzutu na dzień przyjścia Twego Syna. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Spraw, abyśmy dzisiaj postępowali w świętości, sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Daj, abyśmy przyoblekli się w naszego Pana Jezusa Chrystusa i zostali napełnieni Duchem Świętym. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Pomóż nam, Panie, czujność zachować, aż do objawienia się chwały Twojego Syna. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bracia i siostry,
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Niech Twoje serce miłością Jezusa promienieje, Duch Święty chroni, Anioł Boży zawsze przy Tobie czuwa. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!